Remis lidera tydzień temu w Krakowie nie był przypadkowy, bowiem dzisiaj kolejny punkt mistrzowi Polski odebrali łodzianie. Poznaniacy grali słabo i sprawiali wrażenie drużyny zmęczonej dotychczasowymi zwycięstwami. Z kolei goście imponowali mądrą grą w obronie, a ich kontrataki kończyły się groźnymi sytuacjami pod bramką Sidorczuka. Jednak w Poznaniu nie padła bramka i Lech zremisował z ŁKS-em 0-0.